Nowy rok i pierwsza poważna zmiana dla mieszkańców województwa. Od początku stycznia zakazane jest używanie kotłów na paliwa stałe wyprodukowanych pomiędzy 2007 a 2012 rokiem. Kopciuchy są zabronione w niemal połowie Polski. Kara to nawet 5 tysięcy złotych. Szacuje się, że w całym kraju do wymiany pozostaje jeszcze 3 miliony pieców o najgorszych parametrach. Łukasz Kądziołka. O smogu już nie jest tak głośno jak kilka lat temu, między innymi dlatego, że jest go nieco mniej. W przeszłości było inaczej. Że był na przykład bez smogu jeden dzień albo dwa dni. I to był zupełny dramat. W Rybniku, który do niedawna znajdował się w czołówce niechlubnych rankingów zanieczyszczenia powietrza, w minionym roku było 16 dni smogowych, a w 2017 roku prawie 100. To wtedy weszła w życie również uchwała antysmogowa, dzięki której stopniowo znikają kopciuchy. Dobrze zaplanowane te terminy. Dwa lata temu pozbyliśmy się najstarszych kotłów kopciuchów w województwie śląskim. Od początku tego roku nie można używać tych kotłów, które zostały wyprodukowane między 2007 a 2012 rokiem, a za dwa lata zupełnie kotły kopciuchy odejdą w zapomnienie. Wtedy w użyciu będą mogły być tylko te kotły najwyższej klasy. Jak wynika z doświadczenia rybnickich strażników miejskich, to właśnie nie palenie byle czym, tylko w starych piecach jest teraz największym problemem. Spośród tych ponad 3000 kontroli ujawniliśmy ponad 200 nieprawidłowości, czyli w ponad 200 przypadkach nasze kontrole ujawniły to, że wykorzystywany był piec, który powinien dawno zostać wyeliminowany. Im więcej kontroli, tym większa szansa na wyeliminowanie kopciucha. Miasto w mieszkaniach komunalnych eliminuje te swoje od kilku lat. Dziś mamy ponad 4000 mieszkań, w których zostało nam 500 kotłów do zlikwidowania. No i to wszystko. Jednak nie oznacza to, że problem smogu można uznać za rozwiązany. Nadal w wielu miejscach powietrze powinno być znacznie lepszej jakości. Ten cel uda się zrealizować tylko dzięki ciągłemu sprawdzaniu, czym i w czym palą mieszkańcy.